Andrzej Duda zagrożony. Po śmiertelnym ataku na Pawła Adamowicza wszystkie doniesienia na temat zagrożenia życia osób publicznych są traktowane w sposób wyjątkowy. Mężczyzna dziś wykonał telefon, grożąc prezydentowi. Policja natychmiast ruszyła w jego stronę. Andrzej Duda może zginąć tak, jak Paweł Adamowicz. Taką tezę wysnuł jeden z mieszkańców Warszawy, który postanowił wykonać telefon do warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Bulwersującą groźbę natychmiast przekazano policji, a mężczyzna może mieć poważne problemy. Czy Andrzej Duda jest w niebezpieczeństwie? Mieszkaniec Warszawy groził prezydentowi, zginął Adamowicz, a jutro może zginąć Andrzej Duda, powiedział, dzwoniąc do WCPR 72-letni mieszkaniec Warszawy. Pracownicy WCPR natychmiast przekazali wiadomość funkcjonariuszom, a ci postanowili namierzyć połączenie. Okazało się, że 72-latek mieszka na Targówku, a treść rozmowy została zarejestrowaną. Policjanci udali się do jego miejsca zamieszkania. Mężczyzna trafił do aresztu i będzie odpowiadał za kierowanie gruźb karalnych. Jeśli biegli stwierdzą, że był świadomy w momencie popełniania czynu, grożą mu kolejno kara grzywny lub pozbawienia wolności. Obecnie odpowiedni współpracownicy pracują nad odnalezieniem powodu złożenia deklaracji w sprawie śmierci prezydenta. Zatrzymaliśmy 72-letniego mieszkańca Warszawy, który dzisiaj po południu zadzwonił do WCPR i groził prezydentowi, tłumacząc: zginął Adamowicz, a jutro może zginąć Andrzej Duda, pojawiło się dzisiaj wieczorem na profilu polskiej policji w mediach społecznościowych. Pracujący nad sprawą funkcjonariusze chwilę później poinformowali o przebiegu samych działań, które miały ustalić motywy i zabezpieczyć ewentualne zagrożenie Andrzeja Dudy. Po otrzymaniu informacji policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6 szybko ustalili miejsce zamieszkania osoby. Zabezpieczono telefon, z którego wykonano połączenie. Zatrzymany jeszcze dzisiaj trafi do policyjnego aresztu. O wszystkim poinformowano prokuraturę, pojawiło się chwilę później na Twitterze policji. Mimo wszystko publikacje policji spotkały się z krytyką internautów. Ci zauważają, że służby aż nadto chwalą się swoimi akcjami, podczas gdy inne czynności zostają przez funkcjonariuszy zaniedbane. Gdzie byliście wczoraj, gdy umierał człowiek? Pojawia się w jednym z komentarzy. Ilu jeszcze świrów, także w wieku emerytalnym, zamknięcie za groźby, których nie są w stanie zrealizować. Pojawia się dalej. Słabe to może zginąć nie jest groźbą, przecież to nic nie oznacza, bo może zginąć zastrzelony przez schetynę, albo trafiony meteorytem itd. Jakby powiedział, może go zabije albo coś tak, to owszem, pojawia się w komentarzu mężczyzny.
Pomimo wielu negatywnych komentarzy, profil polskiej policji nie odniósł się do zarzutów. Zapewniono jednak, że o sprawie 72-letniego mieszkańca Warszawy media będą informowane na bieżąco.